mimo ocenia meczu trenera gości? Ciężkie spotkanie na ciężkim terenie. Zawodnicy jeszcze mieli troszeczkę może w głowie spotkanie z jesieni, kiedy przegrali wysoko. Natomiast kiedy pojawiłem się tutaj w tym zespole, to przede wszystkim za cel postawiłem sobie odbudowanie morale tego zespołu. I myślę, że dzisiejsze spotkanie pokazało, że ta praca, która jest wykonywana przeze mnie, przez kolegów ze sztabu szkoleniowego i przez samych zawodników, gdzieś to zaczyna funkcjonować tak jak być powinno. I dzisiejsze spotkanie było ku temu okazją. To, co zrobił zespół, szczególnie w drugiej połowie spotkania, pokazało, że drzemią w nich ogromne możliwości. Oczywiście strata zawodników, mam tu na myśli kontuzję przed meczem, kiedy już dwa urazy wyeliminowały podstawowych zawodników, dzisiaj dodatkowo jeszcze jeden uraz spowodowało, że ten zespół jest troszeczkę w roszadach, ale cieszy mnie bardzo to i to nad tym też pracuję, że w moim zespole nie ma rezerwowych. W moim zespole są zawodnicy, którzy muszą siedzieć na ławce, ponieważ takie są przepisy gry w piłkę nożną. Mogę wystawić tylko 11. Dzisiaj weszli zawodnicy z ławki rezerwowej i pokazali, że mogą podnieść poziom sportowy, poziom piłkarski. Pierwsza połowa na pewno była w naszym wykonaniu nie najlepsza. Chodzi tutaj o kwestie taktyki. Mieliśmy problemy z prawą stroną naszą, ale szybka reakcja z ławki rezerwowych, szybka roszada spowodowała, że ta strona została zamknięta i w przerwie przekazałem krótkie informacje, co powinni zrobić, w jaki sposób powinni przemieszczać się po boisku, żeby stworzyć sobie sytuacje bramkowe i pokazali to w pierwszych 5 minutach spotkania, 7. Potem oczywiście, że w związku z tym, że wygrywaliśmy 2-1, czekaliśmy na swoje szanse z gry z kontrataku. Niezrozumiałe były dla mnie sytuacje związane z arbitrem dzisiejszego spotkania, ale do tego już się przyzwyczailiśmy, zdążyliśmy się przyzwyczaić. Nawet do tego stopnia, że nasz piłkarz ma piłkę w rękach, a dostaje żółtą kartkę tylko dlatego, że trzymał piłkę, a tym bardziej, że była to nasza piłka. No ale cóż, takie jest życie, takie są realia, gramy w trzeciej lidze, to i sędziowie są. Nie wszyscy oczywiście, nie generalizujmy, ale też nadbiegają poziomem. Dlatego cieszę się bardzo z tego, co dzisiaj zespół zaprezentował, w szczególności z tego, że pokazał charakter w momencie, kiedy grali w osłabieniu i za to im bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to tylko potwierdziło naszą dyspozycję mentalną, ale też i fizyczną, bo jak widać zespół przygotowany jest do gry do 97 minuty, chociaż sędzia doliczył tylko 4 minuty, no ale najważniejsze jest to, że dla nas, że wygraliśmy. Z samej gry może nie do końca jestem zadowolony, ale trudno prowadzić grę, kiedy gra się 30 minut ze stratą jednego zawodnika. Dziękuję. Panie trenerze, proszę ocenić ten mecz, który miał dwie połowy i dwa oblicza. Witam wszystkich serdecznie. Cóż powiedzieć po takim meczu? No, musimy przełknąć gorycz porażki. Smutne jest to, że wiedzieliśmy, z kim gramy. Mieliśmy podejść do tego meczu z pokorą. Mimo nie za specjalnej gry w pierwszej połowie udało nam się zdobyć jednego gola. Ustaliliśmy sobie plan działania na drugą połowę i po kilku minutach wyłączono prąd na 5-6 minut, kiedy dostaliśmy dwie bramki. Wiedzieliśmy, że drużyna jest groźna w ataku. Dwóch zawodników bardzo dobrze sobie radzi. Myślę, że ta dzisiejsza porażka może tak ostudzi niektóre gorące głowy w drużynie, sprowadzi lekko na ziemię i od tej pokory zaczniemy kolejne przygotowania do kolejnego meczu. Zmiany, które dokonałem w drugiej połowie, wprowadziły troszeczkę ożywienia, no ale niestety pomimo przewagi jednego zawodnika, mimo sytuacji, które sobie stworzyliśmy bramkowe, no nic nie wpadło do drużyny przeciwnej, do bramki drużyny przeciwnej. No i w smutniejszych nastrojach przyszło nam spędzić święta wielkanocne przy okazji. Wszystkim kibicom, sympatykom składamy od drużyny, jak i gościom oczywiście, zdrowych, wesołych świąt.